Witam wszystkich serdecznie. T55A niemiecki medzik. W dzisiejszym odcinku pokaż co potrafisz. Oczywiście świetny medzik. No a czy bitewka będzie świetna, zaraz zobaczycie. W każdym razie prostachu na mapie Ruinberg ruszył do boju i powitam oczywiście prostacha. Cześć. No cześć, witam was serdecznie. No i cóż, Prostachu jest graczem, który również miał sporo pecha w grze World of Tanks i do, można powiedzieć, do tej bitwy jeszcze pula nie posiadałeś, tak? No nie, no ponad 20 tysięcy i pula nie było. Tam na jakichś lolkowych tierach było więcej fragów, ale no wiadomo. Tutaj troszeczkę sprzeczka z EBR-em przez przypadek, bo ja tutaj chciałem przycelować kolega. Mi podjeżdżał. Jeżeli chodzi o nick, zazwyczaj się pytam właśnie Prostachu, czy to dlatego, że jesteś Stanisławem z imienia? No właśnie nie. To jest akurat dziwna sprawa, bo geneza nicku to jest no, dość dziwna, no bo jak byłem młodszy, nie wiedziałem w sumie, jaki tam mam dać sobie właśnie nick. No i tak jakoś wyszło, że kiedyś brat nazwał mnie Stachu i mówił, a dobra, to sobie wezmę, Stachu było zajęte. No dodałem, pro było wolnej. No tak już zostało. Nie? Dobra, no to cóż, oglądamy bitewkę. Jak na razie początek bitwy. Ruszyłeś w okolicach tego, można powiedzieć, nieczynnej fontanny zburzonej przy Ruinbergu. To jakbyś mógł powiedzieć właśnie, co tu planowałeś na początku tej bitwy, dlaczego akurat ta fontanna cię tak, można powiedzieć, przyciągła, że tu początek bitwy kilka minut pierwszych strzelałeś. Wiesz co, ogólnie chciałem podjechać na akademiki właśnie, tam się postrzelać normalnie z mędami, ale widziałem, że tam nikt niestety ze mną kompletnie nie pojechał. I po prostu wiedziałem, że jak pojadę, no to szybko zginę, nie? Od czołgów z miasta i też pewnie by tam mnie medy dojechały. Więc po prostu się zatrzymałem przy tej fontannie i chciałem obić te czołgi, które będą wjeżdżać przez środek właśnie do miasta. T-55A, jak wiadomo, w misjach kampanijnych, dążąc do obiekta 260, mamy czołg T-55A. Później oczywiście jest kolejne misje na kolejne czołgi. Ty już ile tych czołgów zdobyłeś? No właśnie tylko z tej pierwszej kampanii te trzy, nie? Bo jakby z tej drugiej kampanii specjalnie się nie nastawiam na robienie tych misji. Jeszcze ani jednego czołgu nie zdobyłem. No ale jak tam będę chciał, no to wiadomo, wbiję i tamte czołgi też, nie? Czyli obiekta 260 jeszcze nie masz? Nie, jeszcze nie mam, ale to są już dość trudne misje, więc też czołgów nie mam aż tyle, więc będzie ciężko to zrobić, ale może kiedyś zobaczymy, nie? Tak jest, trudne misje, ale ja też nie mam obiekta 260, mam trzy dupy czołgów, ale po prostu jakoś, no ostatnio długo nie grałem, więc też jak wrócę do gry, to będę się skupiał na tych misjach. Dobra, no i cóż, T-55A, myślę, że najbardziej podobny do tego czołgu to jest T-54 radziecki Medzik. Tutaj T-55A chyba jest nieco twardszy, chyba ma lepsze działo delikatnie i jest wolniejszy. Nie wiem, czy dobrze kojarzę. Wiesz co, działo ma na pewno lepsze, bo tam jest chyba delikatnie większa penetracja i jest celniejsze, ale no z pancerzem to powiem, że wydaje mi się właśnie, że te 54 jest twardszy. No tutaj akurat dupą odbiłem przez przypadek, nie wiem jak to zrobiłem, ale no ogólnie nie jest to twardy czołg. Te 54 odbija chyba więcej kadłubem. No ale mobilnością są podobne te pojazdy, w ogóle stylem gry to samo jest praktycznie, także taki T-54, tylko troszeczkę z lepszym działem, tak mi się wydaje.
No moim zdaniem te 55, sama nazwa, 54 jest mniejsze niż 55. Tak mi się wydaje, że powinien być to jakiś nowszy model, ale jaka jest prawda, tak naprawdę nie wiem. Nie znam się za bardzo na tej historii czołgów. Czyżbyś próbował teraz wjechać w miasto Rynberga? Wiesz co, tak, chciałem nawet pomóc temu IKV-owi i Skorpionowi, ale wiedziałem, że jeżeli tam zostanę, to pewnie mnie zraszują. I też zobaczyłem, że ten Defender tam jest łatwy do rozwalenia, jak się podjedzie na kwadrat D1, więc po prostu tutaj chwilę postałem. Chciałem tutaj jeszcze ich obić, ale potem już będę jechał w stronę miasta właściwie. Mhm. Okej. No to na razie 4 zniszczone czołgi, czyli już jest, myślę, że bardzo ładnie. No ale to, co się za chwilę, można powiedzieć, potoczy, to cię zapewne delikatnie zaskoczyło, ta ilość zniszczonych pojazdów, która będzie w tej bitwie. No i cóż, jest to bitwa spotkaniowa, więc mamy na środku miasta kapa. Jak wiadomo, w bitwach spotkaniowych kapowanie to moim zdaniem nie jest najważniejsza rzecz, ponieważ tu kap trwa chyba 3 razy dłużej niż w normalnych bitwach spotkaniowych, więc najlepiej w takich spotkaniówkach chyba się porządnie ponapieprzać i tyle. No i zobaczymy, 3 czołgi są w pobliżu kapa. Rzuciło cię oczywiście na topkę z 10 tierami. No tutaj chyba sporo trzeba używać tych kumulaków, które w tej chwili używasz. 330 penetracji, myślę, że wystarcza spokojnie na twarde pancerze. 221 penetracji na zwykłych apekach. No tak naprawdę chyba w tej bitwie... No nie musiałem używać Golda. No nie musiałem, ale wiesz co, robiłem to wyzwanie i po prostu, no, miałem same porażki, stwierdziłem, że będę walił po prostu z Golda, żeby, wiesz, jak najwięcej expa tego wbić po prostu. No i dlatego właśnie stąd ten Gold, ale no, fakt, nie musiałem tutaj strzelać w ogóle z Golda. A tak na dychach, no, niestety trzeba strzelać z Golda, bo 221 peny, no, tak naprawdę nie przebijesz większości pojazdów ciężkich na 10 poziomie, nie, z tą peną. Tutaj już specjalista, medalek zaliczony. Szczęśliwy strzał. No, szczęśliwy. Obiekt 252. Oj, niestety nie weszło, więc... Bo auto aim się zemścił niestety tutaj. Ale jest, udało się. Dobrze wylosowało. Kolejny pojazd już, Ridley Waters w kieszeni. Zostały 4 pojazdy. Czy teraz już powoli pomyślałeś o tym, że to jest szansa na twojego pierwszego pula? No, wiesz co, ja tak podejrzewam, że jeszcze tego projektu uda mi się rozwalić. Tak, no, podejrzewam, że jeszcze jakiś tam czołg uda mi się ustrzelić z tą ilością hapa, więc no, miałem nadzieję, że ten pul wpadnie. Ale nie myślałem, że w ogóle jeszcze uda mi się wygrać tą bitwę, bo zazwyczaj takie wyciągi nie wychodzą, ale no. O, tutaj zobaczymy. Widzę, że już artyleria ci kibicuje. Do it, T55! My first pool! One, please! No cóż, trzeba. Tak, po 20 tysiącach bitew, no trzeba. Tak jest. Chociaż ja ci powiem, że przy końcówce bitwy wielu graczy, oczywiście artyleria nie żyje, więc sobie pisze i ogląda bitwę, ale ta dwójka graczy, która z tobą została, możliwe, że nie widziała tego, co piszesz, ale masz, już jest medal pula, w tej chwili już... Tutaj będzie właśnie szczęśliwa sytuacja trochę, bo... O, właśnie. Jak ładnie. Zetka na awku. I ona nie była widoczna przez całą bitwę, że jest na awku, tak? No tak, ona od początku bitwy tam zapewne. Jak widać, Pershing jest daleko,
więc spokojnie tutaj można WZ-eczkę i należy szybko ją zniszczyć, bo cóż, może się obudzić i ruszyć do bitwy. No i został Emilek siódmotierowy, który ma oczywiście bardzo dobre działo. Jeszcze tutaj prosiłem o jednego killa. No wiadomo, żeby jak najwięcej killi było, tych 12. A tutaj Emilka to nawet mogłeś chyba HE-ki już wykorzystać, bo z tego co pamiętam to mięciutki pojazd. Mogłem, ale wiesz co, z nim to nie jest tak do końca, nie? Tak jak aha, tak i tak by było na dwa strzały. No, pewniejszy tutaj apek był też na hita teraz. No i ładnie. Jest nie dość, że pól, to jeszcze 12 zniszczonych pojazdów. No jest to oczywiście niesamowity wynik, jeżeli chodzi o zniszczone pojazdy. No tak naprawdę, jeżeli chodzi o ilość obrażeń, 6107, no to jest wynik bardzo dobry, ale nie taki topowy, wiadomo, ten czołg potrafi nawet ponad 8000 obrażeń zrobić. 1533 bazowego expa. Tutaj w twojej drużynie też dosyć ładnie postrzelała artyleria, która ci kibicowała, a w drużynie przeciwnej tam tylko obiekt 252U, który od ciebie dostał, też coś tam ustrzelił. Zarobek niestety porządnie na minus, no ale cóż, warto było. No i cóż, te 55A, jeżeli ktoś jeszcze nie posiada, naprawdę warto go zdobyć. Moim zdaniem świetna zabawka, no ale oczywiście, jeżeli ktoś nie chce tego robić, no to T-54, bardzo podobny pojazd. Oczywiście medy radzieckie 10 poziomu, no to tutaj obiekt 140, no to świetny pojazd, też warto go mieć. No to tyle w zasadzie. Prostachu, no dzięki. Dokładnie. Dziś mamy Mikołaja, a ja niestety tą powtórkę puszczę w inny dzień. No w każdym bądź razie ja stroję tutaj mieszkanie świąteczne. No i w zasadzie tyle. No właśnie, ja już w sumie mam ustrojone, tak na koniec. Mogę kogoś pozdrowić? Oczywiście. No to pozdrawiam Wojteksa 56, z którym gram często plutoniki. No i Wojtiego 32 niestety już nie gra w tą grę, ale może odcinek obejrzy. No i wróci. I wszystkich znajomych moich, także pozdrawiam serdecznie. No to dziękuję za uwagę, no i życzę wam pięknych prezentów od Mikołaja. Na razie, do zobaczenia. Na razie, trzymaj się.